Będziemy jechać dalej zachowawczo, ale szybko. Chcemy przede wszystkim dojechać do mety, bo rajd się kończy dopiero w piątek i mamy tą świadomość, ale będziemy jechać na maksa, no, bo po to tu przyjechaliśmy, żeby się dalej uczyć. Połączyliśmy teamowe siły i zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Zakładaliśmy, że jednak będzie bardziej sucho, stąd spadły wyraźnie prędkości przelotowe, jednak dosyć mocno niesie taki samochód na takiej mokrej nawierzchni. Przestrzeliwaliśmy zakręty, musieliśmy cofać. W tym momencie przejeżdżały nam załogi, które wyprzedziliśmy, znowu musieliśmy wyprzedzać. Ogólnie w lesie zrobiło się trochę ślisko, także trzeba uważać.